Nie ma nikogo. Pewnie zaraz. Hans. Posłuchaj. To było. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć. A ja nie należę do osób, które tak od niechcenia tracą głowę. Tak, trochę. Przynajmniej wtedy, kiedy już pozwoliłeś mi zasnąć. Chociaż mogłeś nam znaleźć bardziej komfortową celę. Nie wyobrażam sobie, jak można mieszkać w takich warunkach. To nie jest życie, to wegetacja. Przeważnie po tygodniu. Po tygodniu? Ja nie wytrzymałabym w takich warunkach nawet jednej nocy. Chyba, że w twoich ramionach. Wiesz? Tak. Wiem wszystko. Wszystko? To znaczy to, co myślisz, że wiem. Posłuchaj, mógłbyś wydobyć od małżonki mój bagaż i suknię? Te 4 godziny lecę pod Stalingrad, nie mogę się tam pokazać w podwiązkach i w futrze. Przepraszam bardzo. Jakie pani ma puszyste futerko? Znasz polski? 2 razy. Będziemy musieli poczekać na tłumacza. No właśnie. Pokaż mu na migi, że zaraz przyjdzie tłumacz, przecież widzisz, że człowiek się niecierpliwi. Witam, Obersturmführer. I w mowie polski, czeski, słowacki. Jeśli jeszcze zna Niemiec, usiłował nam coś powiedzieć. No i nie udało nam się go zrozumieć i czekamy na tłumacza. Co to znaczy, nie zrozumiała? Cokolwiek z tego przetłumaczyć. $3.30. Naprawdę? Że mnie nie słyszy. Führer, osobiście przesłuchaj. A może polecielibyście pod Stalingrad? Proszę go zabrać stąd.